Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym testem na żywo. Tym razem będę testowała taki produkt, który po prostu używam już tak naprawdę dłuższy czas, ale pomyślałam sobie, że on może być naprawdę ciekawą propozycją na lato dla tych z Was, które właśnie nie chcą odstępować albo raczej nie mogą sobie na to pozwolić od produktów kryjących, a jednocześnie chciałyby, żeby ten makijaż był wiadomo jak to na lato. W miarę lekki i taki, wiecie, subtelny, a nie taki mega tapeciarski. To przejdę już do nakładania tego produktu i w międzyczasie będę Wam mówiła po prostu swoje takie odczucia i parę informacji dotyczących właśnie tego produktu. W pierwszej kolejności powiem tak, produkt ten to jest produkt ze firmy Bell, jest to krem CC, który jest również, zawiera w sobie filtry. I ma on filtry UVA i UVB. Nie ma tutaj określonej ochrony, jeżeli chodzi o stopień SPF-ów, więc tego Wam nie powiem, czy on naprawdę się nadaje na taką mega pogodę albo dla osób, które poszukują produktów naprawdę takich mega ochronnych. Ale CC krem to jest, uważam, bardzo dobra opcja dla tych osób, które potrzebują krycia, a potrzebują go w takim właśnie, mówię, lekkim wydaniu, tak? Czyli żeby to nie był taki ciężki makijaż albo podkład, którego używamy na przykład na okres jesienno-zimowy. Ja akurat znalazłam kolor dla siebie 023, jest to kolor Sunny i on jest idealnie dobrany akurat dla mnie. Ma 30 ml taka tubeczka i tutaj ona ma taki dziubek i myślę, że spokojnie nawet dla tych z Was, które poszukują produktu takiego mega kryjącego, to myślę, że ten produkt Was zadowoli. Jeżeli nie przy pierwszym kryciu, to przy drugim, a i tak dalej będziecie miały uczucie, że nie macie maski na twarzy. I akurat ten, który ja wybrałam, jest anti-redness, czyli przeciwko zaczerwienieniom, ze względu właśnie na to, że ja tak owe, może nie zaczerwienienia, ale takie naczynka na twarzy mam, więc po prostu taki sobie dobrałam, który będzie dla mnie odpowiedni. Będę nakładała ten produkt moim beauty blenderem, który już jest na skraju wyczerpania. I najpierw sobie będę wklepywała. On naprawdę bardzo fajnie już przy pierwszym kryciu wyrównuje kolory skóry, także jeżeli, tak jak mówię, nie poszukujecie takiego mega krycia, a chcecie mieć fajnie wyrównany kolorek skóry i taki naturalny wygląd na twarzy, to ten produkt, bo właśnie można powiedzieć z jedną pompką, z jednym takim, nie wiem jak to nazwać, bo to on nie ma pompki, ale powiedzmy sobie, że z jednym takim wyciśnięciem dzióbka, to on już daje taki w miarę fajny, naturalny efekt. A ja oczywiście w związku z tym, że mam parę rzeczy do zakrycia i po prostu jest to też moją kwestią indywidualną, że ja chcę sobie tak to przykryć. Wy tego nie musicie robić, jeżeli Wam się taki efekt nie podoba. Spod mostu? Trabutka. Aż, no widzisz, do Dąbrowskiego. Wydaje mi się, że Dąbrowskiego, już. Telefon. No, więc Wy sobie możecie nałożyć taką ilość, jaka Wam odpowiada. Ja po prostu lubię mieć niektóre miejsca przykryte. Jak zawsze możecie zauważyć na wszystkich praktycznie filmikach, na których przy Was nakładam podkład, to zawsze tutaj dokładam więcej. Po prostu ze względu na to, że w tych miejscach mam takie rzeczy, które uważam, że widoczne byłyby nieestetyczne i dlatego po prostu ja te miejsca przykrywam i tyle. Jeżeli Wam coś takiego odpowiada, ja to rozumiem i to szanuję i po prostu nie ma tutaj co z tym dyskutować. Każdy nakłada po prostu wedle siebie i wedle tego, żeby się dobrze czuć. On nie robi w ogóle plam. Uważam, że właśnie tak jak teraz nałożyłam go po prostu w tych miejscach, które chcę przykryć odrobinę więcej. Dalej to nie jest idealne krycie, ale jest to krycie, które pozwala na, powiedzmy sobie, ukrycie tych wszystkich niedoskonałości w takim stopniu, żeby nie wyglądało to na makijaż, który jest niedopracowany albo który po prostu jest nieestetyczny. I tak naprawdę tyle. Produkt ten jest fajny też ze względu na to, że
on daje taki, można powiedzieć, znikomy kolor, bo moim zdaniem on... nawet jeżeli, powiem tak, bo ja mam, wiecie, ciemny kolor i nawet jeżeli ja myślę nałożyła go na, dla osób, które mają jaśniejszą o wiele karnację ode mnie, skórę ciała ode mnie, to moim zdaniem ten produkt by się wpasował. Jeszcze tego nie testowałam, ale tak mi się wydaje. I to jest też fajne, bo tak naprawdę nawet jeżeli nie traficie z kolorem idealnie pod siebie, to po prostu moim zdaniem on się dostosuje. Ale to, co ja widzę w lustrze, mówi mi, że jest to krycie, które mnie zadowala, jest to wygląd, uważam, takiej fajnie, tak mówię, ujednoliconej, zdrowej skóry, który pozwala nam na to, żeby po prostu czuć się dobrze we własnej skórze. I tutaj na opakowaniu producent mówi nam o tym, że ten właśnie fluid upiększający ma dodawać szarej, zmęczonej i matowej skórze energii, blasku, poprawić jej wygląd, redukować zaczerwienienia, zmniejszać widoczność porów i nadawać skórze zdrowo wyglądający odcień. Moim zdaniem on nie maskuje porów, chociaż w sumie nie przyglądałam się temu aż tak, ale ja mam akurat tutaj do czynienia z widocznymi porami i jakoś nie zauważyłam, żeby w jakiś odczuwalny przeze mnie sposób on zmniejszał tą właśnie widoczność tych porów. Raczej tego nie robi i nie przesadzałabym tutaj z takim określeniem. Ale tak jak mówię, fajnie wygląda na skórze. Jest propozycją właśnie dla osób, które szukają lekkich produktów, a które chcą nadal mieć po prostu podkład, bo potrzebują go z różnych dla siebie bezwzględów. Ja teraz również przy okazji tego testu na żywo chciałabym Wam zaprezentować taką moją propozycję makijażu na ciepłe dni, pomimo tego, że jeszcze lato się kalendarzowe nie zaczęło. I nakładam sobie lekki korektor, nie nakładam żadnego kamuflaża, nakładam sobie lekki korektor pod oczy we wszystkie te okolice, które chcę również rozświetlić. I jest to korektor z B-Beauty, z Biedronki. I powiem Wam, że ja jestem z niego mega zadowolona. Moim zdaniem jest to produkt, który zasługuje na polecenie i na po prostu uwagę. Ze względu na to, że właśnie jest tani, a jest bardzo dobry. Ma bardzo fajny kolor, ja akurat mam kolor numer 02. I on jest idealnie żółty, więc tutaj do mojej karnacji i do większości karnacji słowiańskich myślę, że się nada. Tak jak Wam mówiłam w ostatnim teście na żywo innego produktu, który Wam tutaj podlinkuję, to mówiłam, że on oksyduje i w istocie on dłużej pozostawiony na skórze bez rozcierania robi się ciemniejszy, o wiele ciemniejszy. No ale nie przeszkadza to temu, że jak się go już nałoży i się go rozetrze i się go po prostu wklepie w odpowiednim momencie, no to on no jest normalny, tak? Czyli daje ten efekt rozświetlonej i nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Rozświetlonej skóry po prostu. Dla tych z Was, których nie zadowala takie krycie pod oczami, które ja aktualnie mam, oczywiście możecie sobie nałożyć drugą warstwę produktu albo możecie zastosować odrobinę kamuflaża. Ja właśnie tak zrobię, ze względu na to, że ja po prostu nie lubię mieć takiego efektu. Nie lubię mieć po prostu efektu takich widocznie zarysowanych cieni pod oczami, więc ja sobie to akurat zrobię w taki sposób, jaki mi odpowiada, ale Wy nie musicie tego kroku wykonywać, jeżeli po prostu nie macie takiej potrzeby, to nie jest krok obowiązkowy. Ale ja się tak lepiej czuję i ja też akurat mam już sprawdzone produkty, które mi nie obciążają tej skóry pod oczami, ani nie wysuszają, więc może dlatego ja sobie w taki sposób po prostu to stosuję. Również ważnym krokiem jest moim zdaniem rozświetlenie sobie właśnie powiek, ze względu na to, że na powiekach zawsze są widoczne jakieś żyłki i zawsze to odbiera właśnie spojrzeniu takiego zdrowego, świeżego wyglądu, więc ja proponuję sobie właśnie na ciepłą porę, chcąc wykonać minimalistyczny makijaż, skupić się na tym, żeby właśnie rozświetlić sobie też powieki. Wszystko to wklepuję sobie, utrwalam Beauty Blenderem. Nie musicie matowić skóry żadnym pudrem. Natomiast ja wykonuję ten krok nawet jeżeli jest lato. Ze względu na to, że po prostu właśnie to gwarantuje nam niespływanie makijażu.
Więc jeżeli akurat zależy Wam na takim trwałym makijażu, to ja sobie stosuję troszeczkę pudru transparentnego pod oczy, bo wiadomo, że tutaj ten kamuflaż jest produktem kremowym, więc należy go utrwalić i nadal nie odbiera nam to naturalnego wyglądu. Więc ja sobie go również nakładam beauty blenderem, daję odrobinę na wieczko tego produktu z Vibo, jest to puder fixing powder, puder transparentny i ja sobie po prostu wklepuję go naprawdę na szybko pod oczy, żeby po prostu te okolice zmatowić i utrwalić. No i odrobinę też daję na środek czoła, tutaj w te miejsca, gdzie się produkt może zbierać. A resztę twarzy nie matowię i również zalecam to Wam, ponieważ właśnie to zapewni Wam taki bardzo naturalnie wyglądający look. Ja wykonam sobie makijaż brwi i tutaj również w zależności od tego, jaką macie oprawę oczu, jaki macie kolor włosów, to wszystko, słuchajcie, jest temat dyskusyjny, nie ma jednego określonego koloru i kształtu brwi, który będzie albo dobry, albo zły, więc też nie możecie się sugerować do końca tym, że po prostu jest zalecenie, żeby stosować jasne produkty, bo to wygląda fajnie i wy stosujecie jasne produkty, bo to musi pasować do Was, do Waszego typu urody i dlatego do końca nie ma co się sugerować z tym, że na przykład według kogoś może to być zbyt wyrysowane, bo ja się właśnie spotykam z takimi opiniami, a nie wiem, czy Wy to wiecie, czy Wy tego nie wiecie, ale ogólnie jest tak, że te produkty, których ja używam, one są dostosowane właśnie do mojej oprawy oczu i do mojego typu urody, więc dla Was może są wyrysowane te brwi albo za mocne, ale dla mnie one są po prostu odpowiednie i wyglądają stosownie do mojej oprawy oczu oraz do koloru włosów, który po prostu mam na głowie aktualnie. Więc Wam również zalecam właśnie stosować się i kierować się tego typu przesłankami w doborze koloru odpowiedniego do Waszych brwi. I ja teraz będę wyrysowywała pędzelkiem skośnym od Zoewy, jest to pędzelek Browline. Ja będę wyrysowywała sobie brwi od dołu i delikatnie wyciągała cień, używam cienia z paletki The Nudes od Maybelline w takim chłodnym odcieniu i będę sobie wyrysowywała górną granicę brwi, tutaj, gdzie brakuje mi włosków, i dolną granicę brwi. I jeżeli robicie sobie ten makijaż na co dzień, jeżeli nigdzie później nie wychodzicie na żadne specjalne wyjścia czy coś w tym stylu, to nie musicie, nie muszą Wasze brwi być perfekcyjne, żeby wyglądały na zadbane. To jest też istotny fakt i istotna informacja, którą chciałam Wam przekazać w tym filmiku. Bo tu chodzi o to, żebyście po prostu wyglądały na zadbane kobiety i żebyście wyglądały na wyglądały estetycznie, a niekoniecznie wyglądały jak siódmy cud świata. Po prostu. I utrwalam sobie je, żeby po prostu ujarzmić te włoski, to utrwalam sobie je żelem z Catrice. Teraz opcjonalnie też co kto woli, możecie sobie od dołu bardziej zdefiniować linię brwi, na przykład kamuflażem, ale ja tego nie będę robiła w tym makijażu ze względu na to, że po prostu to już nadałoby im takiego bardziej perfekcyjnego looku, a nam chodzi o taki naturalny, dzienny look bez jakiegoś specjalnego pracowania nad tym, więc dlatego po prostu pominę ten krok. I takim w zasadzie przedostatnim krokiem, który moim zdaniem pozwala uzyskać fajny efekt właśnie makijażu na lato, który będzie makijażem lekkim, szybkim i po prostu takim, myślę, odpowiednim dla każdej z Was, a jednocześnie dodającym wiele uroku, będzie to zaznaczenie przeze mnie załamania powieki. Ja te załamanie powieki zaznaczę tym samym cieniem, którym zaznaczyłam brwi. Oczywiście na brwiach wyglądało znacznie ciemniej i delikatnie tutaj zaznaczam załamanie powieki. Po prostu ten krok pozwoli nam na to, żeby uzyskać taki efekt takiego bardziej otwartego oka. Na resztę powieki po prostu nakładam zwykły, cielisty cień, żeby też zagruntować to, co produkt kremowy, którym wyrównywałam koloryt powieki, żeby tutaj nam się nic nie rolowało.
Jak widzicie, ja nie wykonuję tego w ogóle w żaden staranny sposób, więc to też jest propozycja dla wszystkich tych osób, które są zabiegane z rana i po prostu chcą szybki makijaż. I tak naprawdę ja bardzo często właśnie wykonuję taki makijaż z czystego lenistwa i z czystego braku czasu po prostu rano. Rzęsy podkręcam zalotką. Widzę właśnie od niedawna pierwsze efekty działania odżywki For Long Lashes, więc już nawet po podwinięciu, nie wiem czy wy to będziecie widzieć, ale może wam zrobię zbliżenie. To już po podwinięciu zalotką widzę, że po prostu te rzęsy są bardziej wyraźne. I teraz chciałabym przejść do czynności, które uważam, że są mega letnie. I jest to właśnie użycie bronzera, który pozwoli nam osiągnąć taki efekt skóry naturalnie muśniętej słońcem. I właśnie zapomniałam ze sobą wziąć. Nie wiem, jak będziecie widzieć intensywność tych bronzerów. Już wam pokazuję tą paletkę. Moim zdaniem ta paletka będzie idealna na lato ze względu na to, że nadaje taki właśnie lekki tylko glow, jeżeli chodzi o opaleniznę. I tutaj są właśnie takie kolory, które będą dla osób, które mają troszeczkę ciemniejszą karnację, tak jak ja, będą to kolory po prostu, które będą wyglądały mega delikatnie. Zwłaszcza, że tutaj też mam jeden taki opalizujący delikatnie. A dla osób, które z kolei są bladziochami, to po prostu o każdej porze roku, moim zdaniem, to jest idealna paleta, jeżeli chodzi o bronzery. I teraz tak, ja najpierw wykonturuję sobie delikatnie twarz normalnym bronzerem, takim typowym bronzerem do konturowania, nie do opalania, ale dosłownie wykonam te ruchy tak bardzo delikatnie, nie będzie to takie, wiecie, kardashianowe konturowanie, bo to absolutnie nie o to chodzi, to mam taki szybki, dzienny, letni makijaż na ciepłe dni. Ja po prostu lubię używać bronzera i dlatego go używam, a wy tego, jeżeli nie macie takiej potrzeby i po prostu nie jest to jakiś tam, powiedzmy, składowy czynnik waszego makijażu takiego dziennego, to nie musicie tego po prostu robić. Jak widzicie, ja to robię naprawdę w lejach, bo chodzi tutaj o mega szybki, właśnie dzienny makijaż na letnie dni. No i teraz właśnie już przejdę do tej palety od Makeup Revolution, ona się nazywa All About Bronze i właśnie tutaj są te piękne, piękne kolory bronzerów. I ja sobie zmieszam konkretnie kilka tych kolorów. Myślę o tym, żeby sobie zmieszać ten, ten i właśnie ten taki opalizujący. I sobie te właśnie wszystkie odcienie zmieszam i sobie delikatnie będę nimi opalała twarz, to znaczy będę muskała jeszcze delikatniej tym pędzelkiem. Jest to pędzelek akurat z Hakuro H21 i on moim zdaniem jest idealny właśnie do tego, żeby jeżeli nie chcemy tak precyzyjnie aplikować produktu, to właśnie on się do tego idealnie nada. Troszeczkę na boki nosa, czyli po prostu słuchajcie, wszędzie tam, gdzie naturalnie przebiega po prostu opalenizna w lato. Więc tak samo tutaj troszeczkę po skroniach i naprawdę zapewniam was, ponieważ wiem, że tego nie widać czasami w kamerze, ale zapewniam was, że ten produkt daje mega naturalne wykończenie, jeżeli chodzi o efekt na skórze. Możecie sobie nawet troszeczkę tutaj zaaplikować na szyję, nawet możecie sobie to zaaplikować na dekolt. Po prostu, tak jak mówię, w takie miejsca i w taki sposób, i w takiej intensywności, jaka po prostu wam odpowiada na co dzień. Nie wiem, czy wam się podoba taki efekt, ale mi taki efekt na co dzień totalnie starcza. Jakaś mucha mi tu lata. I dlatego gorąco polecam właśnie tą paletę od Makeup Revolution All About Bronze dla wszystkich tych osób, które poszukują właśnie idealnych kolorów na lato. Kolejnym krokiem będzie rozświetlenie, ponieważ rozświetlenie powinno dominować w takich słonecznych makijażach letnich. I ja używam oczywiście Bosco Merlu, pędzelek od Maestro i ten pędzelek jest w numerze 510. I nakładam na szczyty kości policzkowych i też to sobie rozcieram delikatnie palcem. Bo rano nikt nie ma czasu się z tym patyczkować i troszeczkę daję również na nos.
i rozświetlam sobie środek czoła, tak aby tutaj właśnie to miejsce na czole skupiało światło po prostu. Łuk kupidyna również można sobie machnąć, żeby sobie troszeczkę bardziej tutaj powiększyć optycznie usta. I Mary Lou możemy również wykorzystać w tym celu, aby rozświetlić sobie pędzelkiem kuleczkowym. Jest to pędzelek ostrzany Sunshine Minerals, który nie ma numeru. I możemy sobie na mokro takim pędzelkiem tutaj rozświetlić delikatnie wewnętrzny kącik. I moim zdaniem po prostu jesteśmy gotowe. Teraz tylko i wyłącznie błyszczyk lub jakaś delikatna pomadka. Ja akurat się zdecydowałam na użycie takiej kredki z firmy Belle. I jest to kredka Creamy and Shiny Lipstick Butter i ona jest akurat w kolorze 04. I powiem Wam, że ona ma taki fajny różowy kolor, który moim zdaniem jest idealny po prostu na lato. Patrzcie. Ona daje delikatny kolor, taki różowawy po prostu, ale też moim zdaniem fajnie akcentuje właśnie opaleniznę, którą sobie albo stworzymy poprzez opalanie się, albo którą sobie delikatnie nadamy, tak jak ja przed chwilą zrobiłam to właśnie produktami brązującymi. I myślę, że ta pomadka właśnie będzie fajnym dopełnieniem. Też nie jest to produkt, który musimy nakładać precyzyjnie, więc możemy sobie ją nałożyć po prostu bezpośrednio z tego, bez użycia pędzelka. Możemy sobie to używać w ciągu dnia, poprawiać i też możemy to zrobić na oślep bez lusterka, także to jest komfortowy, fajny produkt, który też daje delikatny kolor, także fajnie ogólnie daje takiego, wiecie, looku. I tak się prezentuje cały makijaż z użyciem produktu, który występował w roli głównej, a o czym nie możemy zapomnieć. I był to produkt z Belle CC Cream. Moi drodzy, mam nadzieję, że podobało mi się to, jak ten produkt wygląda prezentuje się na twarzy. Jest to moja twarz, która nie jest jakaś mega problematyczna, tak jak już wspominałam. Ta mucha mnie wkurza. Która nie jest mega problematyczna, ale też nie jest doskonała, ani, wiecie, pozbawiona po prostu totalnie wszelkich wad, więc po prostu też ten produkt musi spełnić swoją funkcję typu krycie, więc moim zdaniem on spełnia takie krycie, które jest kryciem dziennym, nie jest kryciem na salony, nie jest kryciem na czerwony dywan, ani nie jest kryciem na pewno takim na jakieś sesje, ale jest kryciem totalnie dziennym i według mnie wygląda to fajnie. Jest leciutki. Moim zdaniem nie widać go na skórze. Ja tej twarzy nie mam przypudrowanej, tak jak mówiłam, tylko mam przypudrowane tutaj okolice pod oczami, gdzie mam zagruntowany właśnie korektor i kamuflaż, który uprzednio nakładałam. I oczywiście ja, wiecie, używam też rzęs, więc tutaj mój look teraz jest okrojony o rzęsy, bo też nie chcę Wam tego zaburzać. Chciałabym Wam pokazać po prostu, jak to powinno moim zdaniem wyglądać, a nie jakie ja mam skrzywienie, jak to powinno wyglądać. Dobra. Koniec gadania. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten test na żywo wraz z takim właśnie propozycją makijażu okaże się dla Was przydatny. Jeżeli spodobał Wam się ten filmik i ta krótka prezentacja makijażu, to koniecznie proszę o kciuki w górę. Proszę również o to, abyście byli ze mną na bieżąco, ponieważ cały czas na moim kanale oraz na moim fanpage'u na Facebooku będą pojawiały się nowe filmiki, nowe zdjęcia makijaży, również zapraszam Was na mojego Instagrama, ponieważ od niedawna stałam się szczęśliwą posiadaczką Instagrama i bardzo w sumie mnie to cieszy, ponieważ zauważyłam, że jest to potężne, słuchajcie, źródło, jeżeli chodzi o właśnie pozyskiwanie, wiecie, nowych widzów, nowych aktywności, nowych osób obserwujących, ponieważ działa to trochę inaczej niż na Facebooku, więc zresztą wiecie, jak to działa, pewnie już to obsługujecie od dawna. W każdym razie, no tak, jest to potęga, nie będę się rozgadywała. No, więc możecie odwiedzać mojego Instagrama, mojego Facebooka, mojego bloga i mój kanał, także słuchajcie od groma. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnych odcinkach. Pa! A jakby ktoś nie wiedział, to końcówkę z bronzerem dogrywam w dzień kolejny, ponieważ podczas montażu zorientowałam się, że bateria mi się wyczerpała. No i po prostu najzwyczajniej w świecie nie mogłam.
wiedzieć, że się wyczerpała, ponieważ nie mam.